Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to po mojej przerwie będzie kolejny film z Harry Potter Magic Awakened, czyli żywa magia po naszemu. No i postanowiłem, że zrobię coś w stylu takiej miniserii, gdzie będę się pojedynkował różnymi deckami. Na początku będę pokazywał deck, którego będę używał na filmie, no i później ze 2-3 walki, żeby te filmy nie były za długie. Więc na początek pójdzie Hagrid i taki oto deck, 2 czary, no i 6 summonów, jeżeli dobrze liczę. Więc nie jest to jakiś deck, którym mam zamiar spamować przeciwnika. Są deki, gdzie o wiele bardziej się spamuje dosłownie, po 20 summonów na mapie czasami jest. No, głównie tutaj polegam na silnych summonach, jak na Smoczku, czy właśnie Pierdotum Locomotor, czyli na posągach. No i mam Ivy do robienia takiej troszkę kontroli na polu bitwy, że tak powiem, czyli na arenie. Ron tak samo i na koniec Cassandra, żeby troszkę tam obroniła, jeżeli będzie robiło się nieciekawie. Więc tak to wygląda. Pamiętajcie, że nie jestem jakimś profesjonalistą, nie grałem aż tak długo na becie. Miałem długą przerwę, więc będę robił pewnie sporo błędów. Poziom to obecnie platyna, tak jak widać prawie 3700, więc nie jest to też jakiś wysoki poziom. No i lecimy, żeby nie przedłużać, wiadomo. Na tych nowych serwerach bardzo szybko znajduję przeciwników i większość to faktycznie przeciwnicy prawdziwi, żywi, a nie boty. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Mam jakiegoś devila z platyny. Czasami mam wrażenie, że na emulatorze troszkę laguje, mimo wszystko. Są jakieś takie malutkie tyciścinki. Generalnie na telefonie zazwyczaj gram mimo wszystko. Czekam na wersję na pecety, więc na kompie jeszcze tak bardzo nie ogarniam. Dobra, nie mam idealnego rozpoczęcia. Lubię bomby plus na przykład smok i posągi. No ale nie ma tego, jak widać. Dobra, damy Niflera. Dobra, pójdą bomby. Zobaczymy, co za kompana rzuci. O, elegancko. Usuwamy Ivy. Elegancko. No i generalnie tak to wygląda, nie? Próbuję zdobyć szybko kontrolę. Na mapce nie zawsze się udaje. Tym razem się udało, tak jak widać. I zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Ivy właśnie daje taką fajną kontrolę, nie? Bo usuwać się kompana przeciwnika? No i jednocześnie macie tą Ivy na polu. Nie jest ona jakaś potężna sama w sobie. Bardziej chodzi o tę umiejętność usuwania, znikania. On chyba też gra pod Hagrida, bo widzę, że się posąg leczy. Dobra. Za chwilę będę mógł zrobić kontrolę Neronem. Fajnie, jakby właśnie przywołał posągi tak samo. Dobra, Frejów przywołał, okej. Nie ma tragedii. Dobra, i może damy tutaj, żeby bomby po prostu leciały. Niestety bardzo szybko to wyczyścił, co mi się nie podoba. Ale no, życia mam więcej, nie? Powiedzmy, że jest okej. Poczekamy sobie, żeby jakieś combo strzelić. Damy tak. Damy tak. I dobra, i może damy tak, nie? I bomby by było fajnie też rzucić. No i może tak, nie? Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby go tutaj... Książkę bym sobie usunął. Czym prędzej. Hermiona. Niezbyt mi się to podoba. Chociaż nie wiem, Thunderstorma chyba nie ma. Bardziej tutaj pewnie Incendio będzie leciało, podwójne. Tak przynajmniej podejrzewam. Damy sobie Cassandrę. Przyspieszymy to wszystko może. Wyczyścimy. Ja przynajmniej się postaram wyczyścić. Dobra. No jest powiedzmy, że znośnie, nie? Nie wiem, kto to wygrywa. Na ten moment nie mamy już kompanów. Nie wiem, jak u niego z ruchami. Ale fakt, że rzucił Incendio, to chyba dobrze wpływa na moją sytuację. Bo rzucił Incendio, niczego wielkiego nie zrobił, jakby nie patrzeć. No więc to będzie moja wygrana, nie? Mógł się szczaić, że ja mam też Hagrida. Chociaż nie wiem, no ciężko powiedzieć, co on mógł zrobić jeszcze pod koniec. Nie mam pojęcia. Incendio nie wyczyści dwóch zboostowanych posągów przez Hagrida. Dobra. Także jeszcze ze 2 walki. Myślę, że taka formuła będzie ok. 2-3 walki, nie? Oczywiście nie będę pokazywał tylko i wyłącznie wygranych, nie będę wycinał.
Jeżeli przegram, to faktycznie to pokażę, żeby pokazać też, jakie błędy robię, a nie, że wszystko wygrywam sztucznie. Nie o to mi chodzi, nawet jak teraz dwa razy przegram, to i tak to wrzucę. Fajnie będzie też na streamie, nie? Myślę, że w końcu w środę odpalę tego streama. Bo miałem w niedzielę, ale nie odpaliłem, za co wybaczcie przy okazji. Może później nagram Hermionę na przykład i Thunderstorma. Nie za bardzo mi się ten deck podoba. On jest dobry, on jest potężny wręcz, ale no niekoniecznie mi się nim dobrze gra, nie? Nebulus, czyli prawdopodobnie Hermiona, bo już widziałem Hermionę tam. Więc tutaj raczej będzie Hermiona pod Thunderstorma, podejrzewam. Fajnie jakby tą Hermionę rzucił teraz, nie? Aha, dobra. Ron jest, także usuwamy Rona. Damy Pixies. I Thunderstorm jest obecnie słaby na coś takiego, jakby nie patrzeć, nie? Nie na silne mobki. Bo nie dość, że to się rozkłada. Rzucimy mu tam smoka, żeby go odkryć. Dobra, robimy mu presję po prostu, nie? Myślę, że jak go zaspamuje, to będzie dobrze. Przyspieszymy. Wystarczy go zaspamować, myślę, będzie ok. Później pójdzie Hermiona, bo nie użył Hermiony na początku, więc będzie Hermiona i podwójny Thunderstorm pewnie. Szybkie posągi, żeby rozłożyć damage. Trochę lipa, że nie dosięgnęły tam, ale no już trudno. I Ivy poszła, dobra. I trzecia, podejrzewam, że będzie Hermiona, nie? Damy Rona. Damy tutaj, żeby go zaspamować bombami. To jest dobre połączenie, nie? Też tak samo. Za 10 sekund będzie przyspieszone. Odnawianie many. Więc możemy sobie pospamować troszkę. Dobra, Incendio rzucił na mnie. No i zawsze mi ciężko stwierdzić, czy to dobrze, czy nie, bo no ma presję, nie? I to dosyć dużą presję ma. Więc nie wiem. Dobra, rzucimy bomby i bomby powinny go wykończyć tak naprawdę. Nawet nie wiem, czy dojdzie do trzeciego kompana, nie dojdzie chyba. Więc elegancko, nie? Na razie idzie dobrze. Myślę, że tym deckiem spokojnie się wespnę dużo wyżej, może nawet do diamentu. No, później na te topowe decki on pewnie nie będzie działał, bo to jest taki mój autorski, powiedzmy. No i nie sądzę, żeby on sobie później dawał radę. Ciężko mi też na Bellatrix tym deckiem. Jak ktoś mi zaspamuje śmierciożercami, to jest naprawdę ciężko. Platyna i Hiszpania znowu. Śmierciożercy są dla mnie problematyczni, bo mi ściągają bardzo szybko. Jeszcze Ivy i śmierciożercy naprawdę. Takie combo potrafi bardzo szybko wyczyścić mi te silne przywołańce moje. Zazwyczaj z Hermioną nie miałem problemów. Bardzo fajne połączenie na start, bomby plus Piertotum i mam wybór też, nie? Ale posągi są zboostowane, więc robimy tak. Teoretycznie ja mógłbym mu tego jednorożca wywalić, ale... O, wywalimy tego. Elegancko. O, tu przyspieszymy i jednorożec szybko padnie. Jeszcze dobijemy tego smoczka i mamy presję naprawdę bardzo fajną. Tak naprawdę nie chcę być zuchwały, bo nie o to mi chodzi, ale tutaj jestem praktycznie pewien, że to już jest wygrane. Przywołała wierzbę i ta wierzba od razu padła. Nie wiem, czy to jest deck pod Snape'a, bo z tego co wiem, wierzbą się chyba gra pod Snape'a. Ale tutaj już nie przewiduję, żebym miał to przegrać. Nie wiem, jak to miałoby się odbywać. Ja sobie tutaj przyspieszę. Troszkę mogę inaczej teraz pograć. Centaur, w ogóle jest strasznie dziwnie rzucony centaur. A to bot przecież nie jest, nie? O, nie lubię Rona strasznie, ale... Trzeba sobie jakoś z nim poradzić. Dobra, i teraz powinien być koniec tak naprawdę, jak jeszcze rzucę bombki. To tutaj tak na dobrą sprawę, ja już za dużo robić nie muszę. Bo to powinno być... To powinien być koniec walki, nie? No i elegancko. Także, no tak by to wyglądało. Ja się zastanawiam, czy nie zrobić sobie więcej walk tym deckiem, bo naprawdę mi się podoba. Tak sobie zrobiłem. I oczywiście go zmieniałem w trakcie, jeżeli widziałem, że coś nie gra. Bo ten deck na początku, może jeszcze jedną walkę. Ten deck na początku wyglądał całkowicie inaczej. Tam były inne karty, inni kompani. O, seria czterech zwycięstw, więc może będzie trochę trudniej.
Tam były kompletnie inne karty, inni kompanii. Na przykład Ivy doszła dosłownie dzisiaj. Na początku był ktoś inny, ale stwierdziłem, że Ivy mnie bardzo denerwowała u przeciwników, bo mi często usuwali na przykład Kassandrę albo kogoś innego. I mnie to wkurzało i stwierdziłem, że sam zacznę grać pod Ivy. I stwierdzam faktycznie, że Ivy jest mega wkurzającą kartą. Bo usuwasz komuś właśnie kompana i masz tego kompana na polu, nie? Ciekawe, kogo rzuci. Kassandra. I to jest właśnie znowu problem. Bo on rzucił tą Kassandrę strasznie daleko i ja nie mam za bardzo jak tutaj zadziałać, nie? Nie mam jak tej Ivy, tej Kassandry usunąć tak z daleka. Dobra. Nie chcę rzucać już od razu teraz Ivy. Wolałbym pierw tą Kassandrę wyrzucić. Później jakieś... coś dużego mogę usunąć, tak? Zginie ta Kassandra, nie zginie jeszcze. Niestety. Dobra, zagramy sobie bezpiecznie. Damy Ashwindera. Możemy przyspieszyć. Znaczy, to nie było raczej dobre zagranie jakieś bardzo. No muszę się pozbyć tej Kassandry czym prędzej, nie? Dopóki ona tam stoi, to tak naprawdę ciężko mi się gra. Wiem, że troszkę marnuję tego kompana. No ale nic na to obecnie nie poradzę. Zabij po prostu tą Kassandrę. Zniszcz ją. Czyli to jest pod Bellatrix deck, dobra. No, walnijcie tą Kassandrę. No, bombka powinna polecieć elegancko, nie? No co jest? O, dobra. Teraz zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Zobaczymy, co następnie rzuci, nie? Jaki to będzie kompan. Jakby to był Ron, to by było spoko. Bo ja go zaraz zlikwiduję. I nie będzie problemu. Jeszcze mogę to wygrać, mimo że tak troszkę zamulałem. Tylko, żeby ona podeszła szybko, nie? I będzie elegancko. No, podejdź, podejdź. A teraz nie podejdzie, nie? To jeszcze się okaże, że ja to w ogóle wygram bez używania kompana. To by było śmieszne. Dobra, użyję na byle co, na, tutaj na śmierciożerce. Bo jak tak będę aż bardzo marnował, to w końcu nie użyję niczego i to też nie będzie dla mnie dobre. Dobra. Zaspamujemy chłopa, przyspieszymy wszystko. I w sumie użyłem jednego kompana. Nie wiem, czy zdążę użyć drugiego. A on tutaj pewnie zaraz rzuci trzeciego i tak przegra. Rzucił trzeciego Hagrida. No podejdź do mnie. Tu dostaniesz jeszcze tutaj. Myślę, że posągi pójdą. Nie smoczek. Myślę, że posągi robią większą presję. Smoczek jest dobry, w ogóle, bo takie posągi nie mogą go bić. Ale w tym konkretnym przypadku myślę... Dobra, nie użyję Rona. Także on użył trzech kompanów, ja użyłem tylko jednego, bo czekałem, żeby jak najlepiej tej Ivy użyć. Właśnie Kassandra jest wkurzająca. Niektórzy rzucają Kassandrę na przykład na środku, albo od razu przy... w ogóle na całkiem na lewo. No i wtedy można ją skasować Ivy, a tutaj zagrał mimo wszystko inteligentnie, bo rzucił ją na prawo, tam przy swoim końcu mapki, no i nie mogłem jej skasować, także to by było na tyle. Tak trzy miały być walki, mniej więcej były cztery. Zobaczymy, czy później będzie ten sam deck na kolejnym filmie, czy jakiś inny, bo tym obecnie gra mi się bardzo, bardzo przyjemnie naprawdę, bardzo dużo nim wygrywam. Średnio to jest parę walk wygranych, jedna przegrana z kimś mocniejszym. Tak to wygląda, więc pnę się w górę. Troszkę zamulałem, ale teraz idę do diamentu. Życzę wam oczywiście powodzenia w grze, miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.